Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Mamy przyjemność powitać Państwa na uroczystym otwarciu 36. Olimpiady Gołębi Pocztowych. Na początek o zabranie głosu chcielibyśmy poprosić organizatora, prezydenta Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, pana Jana Kawalera. Witamy serdecznie, zapraszamy na scenę. Koleżanki i koledzy, szanowni goście. Ladies and gentlemen, dear guests. Serdecznie witam naszym gołębiarskim pozdrowieniem Dobry Lot wszystkich przybyłych do Poznania na 36. Olimpiadę Gołębi Pocztowych. To największe sportowe święto hodowców z całego świata, organizowane jest co 2 lata. Po raz czwarty ma miejsce w Polsce. Dziś w roku jubileuszu stulecia działalności zorganizowanych struktur gołębiarstwa pocztowego na ziemiach Polski po raz drugi spotykamy się w Poznaniu, w kolebce naszego związku, gdzie w 1924 roku odbył się pierwszy po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj zjednoczeniowy zjazd polskich towarzystw hodowców gołębi pocztowych. Ladies and gentlemen, let me welcome you with a typical salutation of Polish pigeon breeders, which is Dobry Lot, literally meaning have a good flight. W imieniu organizatora Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, serdecznie witam naszych dostojnych gości. Prezydenta FCI, pana Istvána Bardosa. On behalf of the organizers, the Polish Association of Racing Pigeon Breeders, which I have the honor to be the president of, let me welcome our special guest, the FCI president, Mr. István Bardos. Pana José Terezo, długoletniego prezydenta FCI, a od paru lat będącego członkiem i prezydentem zarazem honorowym FCI. Mr. José Terezo, long-standing FCI president and for many years the honorary president. Pana Mariusza Wiśniewskiego, wiceprezydenta miasta Poznania. Pana Przemysława Trawę, prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich. Mr. Przemysław Trawa, the president of Poznań International Fair. Jak również panią Pietę Reszkę i pana Tomasza Kobierskiego, członków zarządu tychże targów. And Ms. Elżbieta Reszka and Mr. Tomasz Kobierski, board members of Poznań International Fair. Serdecznie witam przedstawiciela wojewody wielkopolskiego, pana Michała Dębińskiego. Mr. Michał Dębiński, representative of the governor of the region of Wielkopolska. Równie bardzo serdecznie witam, bardzo życzliwie gnam przedstawicieli służb weterynaryjnych Wielkopolski na czele z panem Andrzejem Żarneckim i Grzegorzem Zegierą, lekarza powiatowego i wojewódzkiego. Let me also welcome Mr. Andrzej Żarnecki and Mr. Grzegorz Wegiera, representatives of regional veterinary services who have always been very friendly to pigeon breeders. Jak również licznie przybyłych prezydentów bratnich federacji skupionych w FCI. Let me also welcome many presidents of other national federations associated with FCI. Gorąco witam braci hodowców gołębi pocztowych z wszystkich kontynentów świata, Europy, Azji, Afryki, Australii i obu Ameryk. I am very happy to welcome pigeon breeders from all the continents of the world, Europe, Asia, Africa, Australia, and North and South America. Z wielką życzliwością witam hodowców polonusów przybyłych do Poznania z odległych zakątków świata. I am particularly glad to welcome Polish expats and pigeon breeders who have come to Poland from all over the world. Wszystkich naszych gości przybyłych na 36. Olimpiadę Gołębi Pocztowych
chcemy serdecznie podjąć i ugościć. Życzę wam, nasi drodzy przyjaciele i goście, abyście przy okazji tego pobytu w Poznaniu pogłębili stare przyjaźnie i zawarli wiele nowych. We hope that your stay in Poznań will be as enjoyable as it can be, and I hope that your friendships and contacts after this event will be running even deeper. Życzę wspaniałych, niezapomnianych przeżyć. Witajcie i goście się w Polsce. I wish you a special and unforgettable experience in Poland. Welcome to Poland. Teraz chcielibyśmy poprosić pana prezydenta o zaproszenie na scenę członków komitetu honorowego. Now we'll ask Mr. President to invite the members of the honorary committee to come to stage. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę pana Istvana Bardosa, prezydenta FCI. So now, Mr. István Bardos, please come on stage. Pana José Terezo, długoletniego prezydenta FCI. Mr. José Terezo, prezydenta honorowego. Long-standing president and now honorary president of FCI. Pana Mariusza Wiśniewskiego, wiceprezydenta miasta Poznania. Mr. Mariusz Wiśniewski, deputy mayor of Poznań. Pana Michała Dębińskiego, przedstawiciela wojewody wielkopolskiego. Mr. Michał Dębiński, representative of the governor of Wielkopolska. Pana prezesa Przemysława Trawę, szefa tychże targów. Mr. Przemysław Trawa, the boss of this place. I obu panów reprezentujących weterynarię wielkopolską, pana Andrzeja Żarneckiego i pana Grzegorza Wegiera. And both gentlemen, Mr. Żarnecki and Mr. Wegiera, representing local veterinary services. Poproszę o wielkie brawa dla wszystkich członków Komitetu Honorowego. Let's welcome all the members of the honorary committee with a big hand of applause. Panów oczywiście poproszę o pozostanie na scenie. And gentlemen, please stay with us on stage. To jest ten moment, proszę państwa. Proszę o wniesienie ognia olimpijskiego przez wiceprezydenta Związku Honorowego, członka oddziału Grodzisk Wielkopolski, pana Zygmunta Maśnicę. Now this is a special moment. The Olympic flame will be brought to stage and it will be brought by the Vice President of the Association, honorary member of the Grodzisk Wielkopolski branch, Mr. Zygmunt Maśnica. A w asyście razem z nim pan Marcel Wittych z oddziału Poznań, sekcja 10 Starołęka. And he is assisted by the young reader Marcel Wittych from the Poznań branch, section number 10 in Starołęka. Znicz odpala Marcel Wittych. W ten sposób następuje przekazanie pochodni z ogniem olimpijskim młodemu pokoleniu hodowców. Marcel Wittych is this representative of the youngest generation of racing pigeon breeders. Państwa raz jeszcze poproszę o brawa. To jest ważny moment, ważna chwila. Once again, let's honor this special moment with a big hand of applause. Szanowni Państwo, już za chwilkę nastąpi uroczyste otwarcie 36. Olimpiady Gołębi Pocztowych i symboliczne przecięcie wstęgi przez członków Komitetu Honorowego. W tym uroczystym dniu gościmy wybitnych przedstawicieli całego środowiska hodowców gołębi pocztowych z całego świata. W związku z tym ja teraz chciałabym panów poprosić o przejście tutaj w tę specjalnie zaaranżowaną przestrzeń, gdzie za chwilkę nastąpi przecięcie wstęgi. Zapraszam cały komitet honorowy tutaj przed scenę. So ladies and gentlemen, in a moment the official opening of the 36th Olympiad of Racing Pigeons and this symbolic ceremony of cutting the ribbon, and the special representatives of the racing pigeon world will do the honors. Right now preparations are underway.
ale na początek jeszcze poprosimy wszystkich Państwa o powstanie. Now everyone please rise. Czas na hymn naszego kraju, czas na hymn Polski jako rozpoczęcie. And now let's rise to the national anthem of Poland. Proszę Państwa, w tym momencie poproszę o specjalny sygnał na rozpoczęcie, na otwarcie 36. Olimpiady Gołębi Pocztowych. I teraz jeszcze Pana Prezydenta Jana Kawalera chciałabym poprosić również o kilka słów na oficjalne otwarcie, na oficjalną formułę. And now we'll ask the President, Mr. Kawaler, formally, officially open the Olympiad. Koleżanki, koledzy, szanowni goście, w imieniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych ogłaszam 36. Olimpiadę Gołębi Pocztowych w Poznaniu za otwartą. Ladies and gentlemen, on behalf of the Polish Association of Racing Pigeon Breeders, I formally declare that the 36th Olympiad is now open. O zabranie głosu poproszę prezydenta FCI pana Istvána Bardoszka. Világszövetség az FCI nevében nagy tisztelettel köszöntöm Poznan város történelmi hagyományait és emlékeit képviselő városvezetőket. On behalf of the FCI International Federation of Pigeon Breeders, I'd like to welcome to the leaders of a historical city, Poznan. W imieniu FCI, Międzynarodowego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Pocztowych, chciałbym powitać władze historycznego miasta Poznania. Ezúton is köszönöm, hogy másodszor adnak helyet az FCI legnagyobb eseményének, a Postogalom Olimpiának. So, here I'd like to give you a special thanks that we are second times the host of the International Pigeon Olympiad here in Poznan. Szczególnie dziękujemy za to, że Poznań już po raz drugi jest gospodarzem Olimpiady Gołębi Pocztowych. Köszönöm a Lengyel Szövetségnek azt a sok munkát, amit ebbe az olimpia előkészítésébe és lebonyolításába befektettek. I would like to say special thank you for the Polish Pigeon Association because of the hard work they did for preparation of the Pigeon Olympiad. Szczególne słowa podziękowania należą się Polskiemu Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Pocztowych. Bardzo Wam dziękujemy za ciężką pracę, jaką wykonaliście przygotowując to wydarzenie. Gratulálok a 100 éves jubileumát ünneplő Lengyel Postogalom Szövetség. Congratulations to the Racing Pigeon Association of Poland for the anniversary, 100 years anniversary. Gratulujemy również Polskiemu Stowarzyszeniu setnej rocznicy powstania.
Köszönöm a világ postagalambászainak, hogy valamennyi földrészről eljöttek és részt vesznek az olimpián. Thank you for the international community of pigeon leaders, pigeon, racing pigeon breeders, to attend on this nice event. Dziękuję również przedstawicielom struktur Stowarzyszenia Międzynarodowego Hodowców Głębi Pocztowych za uczestnictwo w tym podniosłym wydarzeniu. Az eredmények ismeretében, miután tegnap a sport eredmények után a standard eredmények is megszülettek, ismerjük a győzteseket, valamennyiüknek gratulálunk, és valamennyi országnak további nagyon sok sikert kívánok a postagalom sportban. Congratulations to the winners of the different categories here on the Olympiad, and wish you all the best to, and success for the future to all the pigeon fanciers in the world. Chciałbym również pogratulować zwycięzcom w poszczególnych kategoriach, a wszystkim z Was życzyć sukcesów w przyszłości. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze na scenę, w związku z ceremonią otwarcia, chciałbym zaprosić również wiceprezydenta miasta Poznania. Zapraszam serdecznie pana Mariusza Wiśniewskiego. And now the floor goes to Mr. Wiśniewski, Vice Deputy Mayor of the City of Poznań. Panie Prezydencie, Panie Prezesie, wielce Szanowni Państwo, w imieniu Władz Miasta Poznania chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników 36. Olimpiady Gołębia Pocztowego w naszym mieście. Mr. President, ladies and gentlemen, on behalf of the authorities of the City of Poznań, I would like to welcome all the participants of the 36th Racing Pigeon Olympiad to Poznań. Cieszymy się, że po raz drugi w historii nasze miasto ma zaszczyt gościć tak ważną imprezę dla wszystkich hodowców i przyjaciół gołębi. We are so happy that it is already the second time that Poznań is the host city to this event, which is so important to all pigeon breeders and pigeon fans. Znajdujemy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, największego i najnowocześniejszego kompleksu wystawowego i także konferencyjnego w naszym kraju. Cieszymy się, że właśnie ta olimpiada tutaj się odbywa. This place is Poznań International Fair. It is the largest and the most modern exhibition space in Poland, and we are very happy that the Olympiad is taking place right here. Liczymy, że dzięki temu to przedsięwzięcie nie tylko od strony organizacyjnej powiedzie się tak, jak Państwo zaplanowali, ale także będzie doskonałą okazją do rozmów, do wymiany doświadczeń. We hope that this event will be successful not only in organizational terms, but it will also be a fantastic opportunity to network and to exchange experience. Wreszcie liczymy też na to, że oprócz uczestnictwa w olimpiadzie będziecie Państwo także mieli chwilę czasu na zwiedzenie naszego pięknego miasta. We also hope that you will find some time to leave this place and to visit what Poznań has to offer. Poznań to jedna z pierwszych historycznych stolic naszego kraju. To miasto, które ma ponad 1000 lat historii. Miasto, które tak naprawdę jest miastem akademickim, handlowym, gospodarczym, kulturalnym i z pewnością znajdziecie Państwo także coś dla siebie. Poznań historically was one of the first capitals of Poland. It is a city of 1,000 years of tradition. It is an academic, trade and cultural city, and surely you will find something interesting for you. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania olimpiady w naszym mieście. To naprawdę dla nas bardzo prestiżowe, że Poznań po raz drugi mógł znaleźć się jako gospodarz tego wydarzenia. Życzę Państwu wspaniałych najbliższych dni w naszym mieście. Once again, I'd like to thank everyone who contributed to organizing this event right here. This is a truly prestigious thing for us to host the Olympiad for the second time. And once again, I hope that you will feel at home in Poznań. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Panie i panowie, zanim zakończymy oficjalną część tego spotkania, oczywiście zachęcamy Państwa do obejrzenia ekspozycji olimpiady tutaj w pawilonie 7A oraz całej ekspozycji targów, gołębi pocztowych i akcesoriów towarzyszących olimpiadzie. Pan prezes, dziękuję serdecznie za przybycie na to oficjalne otwarcie i oczywiście życzymy Państwu doskonałych wrażeń zarówno w Poznaniu, w Polsce,
i podczas tego pobytu również fantastycznych kontraktów handlowych. Wszystkiego dobrego. Before we close the ceremony, let me invite you to visit what the Olympiad has to offer and visit the Pigeon Fair, which is taking place simultaneously. Mr. President, thank you very much for organizing this event, and once again, let me wish everyone an enjoyable time in Poznań.